Dzień dobry. Bardzo mi miło Państwa powitać na kolejnym szkoleniu prawnym realizowanym z Fundacją Pomocy Prawnej Subwenio z siedzibą w Bielsku-Białej. Dzisiaj opowiem Państwu o stronie www. Przedsiębiorcy podstawowych obowiązkach prawnych. Mamy informację, że te szkolenia kierowane do mniejszych przedsiębiorców cieszą się Państwa zainteresowaniem, stąd właśnie ten temat. Ja pozwolę sobie o nim dzisiaj Państwu opowiadać, ponieważ od 6 lat praktykuję w zawodzie radcy prawnego, jestem również trenerką biznesu i zajmuję się organizacją, prowadzeniem warsztatów i szkoleń z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy oraz na indywidualne potrzeby różnych klientów. Drodzy Państwo, strona www.przedsiębiorcy, ta domena, którą większość z nas posiada, często tylko i wyłącznie w celu informacyjnym, bez pobierania danych, wydaje się, że jest taką bardzo prostą, intuicyjną sprawą, ponieważ możemy sobie kupić domenę, teoretycznie wybieramy sobie nazwę, jest mnóstwo kreatorów, dzięki którym te strony możemy stworzyć samodzielnie we własnym domu, bez zlecenia tego profesjonalistom i z tych opcji korzystamy, co oczywiście jest dobrym i tańszym rozwiązaniem. Natomiast każda osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, musi być świadoma, że sam fakt posiadania strony www, która zawiera tylko i wyłącznie podstawowe informacje, jakieś nasze wizytówki, ale zawiera również formularz kontaktowy, że jeżeli ktoś jest zainteresowany kontaktem z nami, żeby skorzystać z naszych usług, albo jeżeli komuś chcemy wysyłać treści o wiadomościach handlowych czy newsletter, no to już generalnie jest obwarowane kilkoma przepisami prawnymi i my te przepisy musimy, działając w internecie, przestrzegać, respektować, a przede wszystkim decydując się na stworzenie własnej strony internetowej, musimy je znać i być ich świadomi. O co tutaj chodzi? W pierwszej kolejności pozwolę sobie omówić Państwu podstawowe źródła prawa, które regulują kwestie związane ze stronami internetowymi przedsiębiorców. Pierwszym z nich jest kodeks cywilny, który przede wszystkim mówi nam o umowach, mówi nam o zobowiązaniach, mówi nam o ochronie konsumenta, o klauzulach abuzywnych, ale również mówi nam o imieniu i nazwisku, czyli firmie, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. I zaraz o tym powiem słów kilka. Dodatkowo musimy być świadomi, że istnieje taki akt prawny jak ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która mówi nam, co powinniśmy posiadać na stronie internetowej, jeżeli te usługi świadczymy i to niekoniecznie musi być sklep internetowy. To może być zaproszenie do składania ofert, to może być informacja o tym, że świadczymy usługi, na przykład prowadzenie ksiąg handlowych, to mogą być usługi wykonywania zdjęć, to mogą być usługi na przykład wirtualnej asystentki. Jeżeli taka osoba oferuje jakieś usługi w internecie, oferuje nawet chociażby wysyłanie newslettera, powinna z tą ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną się zapoznać. Kolejnym aktem, który również mówi o prawach konsumenta, to jest ustawa o prawach konsumenta, gdzie znajdziemy na przykład możliwość odstąpienia od konsumenta, przez konsumenta od umowy, jeżeli ona jest zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa. Jeżeli do takiej umowy dochodzi drogą elektroniczną, również treść tych przepisów ma zastosowanie w zakresie tworzenia naszej strony internetowej. Ustawa o ochronie danych osobowych, rozporządzenie unijne RODO, jeżeli pobieramy jakieś dane osobowe. Ustawa prawo telekomunikacyjne, o tym powiem szerzej za chwilę. Jeżeli korzystamy z treści w internecie, które znajdujemy, zdjęć, ikonografik, cytatów, publikacji innych osób, również powinniśmy być świadomi, że mogą to być utwory w rozumieniu prawa autorskiego i są również prawnie chronione. No i też taki akt prawny, na który mało osób zwraca uwagę, zwłaszcza tych, które prowadzą nieduże działalności gospodarcze, ale warto o nim wiedzieć, jest to ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ma ona zastosowanie przede wszystkim wtedy, kiedy my się zastanawiamy nad nazwą domeny, czyli nazwą www i co dalej w tej stronie internetowej się będzie znajdowało. W pierwszej kolejności, jak to na szkoleniu prawnym bywa, chciałabym, żebyście Państwo zadbali o legalność takiej nazwy.
O co chodzi? Generalnie no my tutaj nie mamy możliwości wymyślenia czegokolwiek, nie jesteśmy całkowicie swobodni, ale są pewne ograniczenia o charakterze prawnym związane z wyborem nazwy domeny. Pierwszym ograniczeniem jest to, że na przykład taka nazwa jest już zastrzeżona albo wykupiona przez inną osobę i dlatego ktoś nam jej po prostu nie sprzeda. Ale może nam ją sprzedać z inną końcówką i wydaje się, że powinno być po problemie. Natomiast tak nie jest, ponieważ my musimy sprawdzić, czy ta nazwa nie wprowadza przypadkiem kogoś w błąd. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od innych firm przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do firmy osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia. Jeżeli wymyślimy sobie sytuację, kiedy pan Andrzej Kowalski pierze dywany i posiada właśnie firmę pod nazwą Andrzej Kowalski, najlepiej w Bielsku Białej wypiorę twój dywan, a my nazywamy się Przemysław Kowalski i chcemy skorzystać dokładnie z tej samej formy i też będziemy świadczyć swoje usługi w Bielsku Białej, no to tutaj trzeba się zastanowić, czy aby ta firma nie będzie wprowadzała potencjalnych klientów w błąd, bo jeżeli ktoś wejdzie na naszą stronę internetową i to my jesteśmy Przemysławem Kowalskim, może okazać się, że tak naprawdę ta osoba chciała skorzystać z firmy Adama Kowalskiego, a przez to, że my nazwaliśmy ten dalszą część naszej działalności gospodarczej dokładnie tak samo, wprowadzamy kogoś w błąd. Co więcej, pan Andrzej Kowalski może mieć już od kilku lat ugruntowaną pozycję na naszym lokalnym rynku i generalnie po prostu będziemy chcieli celowo, podstępem zwabić jego klientów, a być może będzie tak, że my kompletnie o tym nie wiemy, bo nie robiliśmy rozeznania rynku i możemy mieć nawet z powodu naszej nieświadomości kłopoty. Gdzie my możemy sprawdzić, czy przypadkiem taka osoba nie działa na lokalnym rynku i czy ta nazwa nie będzie wprowadzała przede wszystkim konsumentów, a także innych osób w błąd? Zalecam w pierwszej kolejności sprawdzić Centralną Ewidencję Działalności Gospodarczej. Tam również oprócz imion i nazwisk znajdują się oznaczenia przedsiębiorców. Dodatkowo warto też sprawdzić takie treści w internecie, aby zweryfikować, czy przypadkiem na naszym lokalnym rynku takie osoby nie działają. No i generalnie również w wyszukiwarkach znaków patentowych tego typu informacje można się znaleźć, bo na przykład wiadomym jest, że nie będziemy wprowadzając swojego magnetofonu do obrotu, który sobie stworzyliśmy w domu, twierdzić, że to jest magnetofon marki Sony czy Panasonic, bo te nazwy oczywiście są popularne, znane. I wcześniej osoby, które są właścicielami tych znaków towarowych, zastrzegły je w swoich przed potencjalnymi naruszeniami. Drugą rzeczą, o której warto wiedzieć, a często o tym nie pamiętamy, jest to, że również ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wskazuje, że wprowadzenie w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa jest czynem nieuczciwej konkurencji. Oczywiście musi ono zagrażać lub naruszać interes innego przedsiębiorcy czy klienta, no ale jeżeli my tutaj będziemy się tym panem Kowalskim piorącym dywany posługiwać, no to nie trudno będzie stwierdzić, że właśnie nasza nazwa wprowadza w błąd co do potencjalnego wykonawcy usługi. Dodatkowo ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji mówi nam również tak, że czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzać klientów w błąd co do jego tożsamości przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego zgodnie z prawem do oznaczenia innego przedsiębiorstwa. Jeżeli faktycznie my się takiego czynu dopuścimy, to tutaj przedsiębiorca, którego dobro jest naruszone, może domagać się od nas wielu roszczeń, zarówno na drodze cywilnej, jak również karnej, więc dobrze przed rozpoczęciem naszej przygody ze stroną internetową zweryfikować, czy na pewno jest ona nowatorska, odróżniająca się i nie będziemy mieć z tego tytułu żadnych kłopotów. Drugim aspektem, na który trzeba koniecznie zwrócić uwagę, tworząc stronę www, posiadając własną domenę internetową, jest realizacja obowiązków informacyjnych, uzyskiwanie zgód na niektóre elementy. Jeżeli my przez naszą stronę internetową zbieramy i przetwarzamy jakiekolwiek dane osobowe osób fizycznych,
czyli na przykład imię, nazwisko, adres e-mail, być może numer telefonu, należy zrealizować obowiązek informacyjny wynikający z ustawy o ochronie danych osobowych z przepisów unijnych RODO. I najczęściej na wszystkich stronach internetowych znajdujemy taki plik, który się nazywa Polityka Prywatności i tam generalnie informuje się użytkownika o tym, w jakim celu my te dane pobieramy i jak długo to będzie trwało, kto jest organem nadzorczym, jakie uprawnienia przysługują w związku z otrzymanymi przez przedsiębiorcę danymi. Więc to jest absolutna rzecz, która na stronie internetowej, jeżeli pobieramy te dane, na przykład żeby klienci zapisali się na newsletter czy otrzymywali informację handlową, musimy o to zadbać. Tutaj też zwrócę od razu uwagę, że może być to kontrolowane, działa UODO, więc generalnie organ, który dba o to, aby dane osobowe były przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Jeżeli przedsiębiorca dokonuje pewnych uchybień, no to musi się liczyć z konsekwencjami prawnymi. Dodatkową rzeczą, na jaką często mamy do czynienia w internecie, no to jest polityka plików cookies i obowiązek stworzenia takiej polityki wynika z artykułu 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne. O co chodzi z tymi plikami cookies? Żeby nie wchodzić w jakieś techniczne wyjaśnienia, na przykład jeżeli kupują Państwo nową kurtkę w internecie, szukacie jej przez kilka dni, no to pewnie zdarzyło Wam się, że już nawet po zakupie kurtki, otwierając dowolną domenę internetową, te kurtki wyskakują nam dalej. Albo na przykład ktoś czy my korzystamy z plików cookies, żeby sobie sprawdzić, o której najczęściej użytkownicy naszej strony wchodzą na tą stronę internetową. Jeżeli chcemy takie działania podejmować, no to przede wszystkim musimy poinformować użytkownika naszej strony internetowej o korzystaniu z tych plików i musimy uzyskać na to jego zgodę. Jeżeli nie są Państwo pewni, czy Wasza strona internetowa korzysta z plików cookies, na stronach internetowych znajdziecie bezpłatne wyszukiwarki, które zweryfikują, w jakim zakresie te pliki cookies są wykorzystywane i generalnie będzie łatwiej ten dokument przygotować. Bardzo często zdarza się, że polityka prywatności jest połączona z polityką plików cookies. Nie jest to obowiązek prawny, natomiast no, prowadząc małą stronę internetową, bez sklepów internetowych, bez jakichś takich szerszych usług, na pewno jest to rozwiązanie organizacyjne, transparentne, no bo potencjalny użytkownik może od razu w to wejść, może się z tym zapoznać. Oczywiście też ta polityka plików cookies powinna nam wyskakiwać zaraz, czyli nam użytkownikom, potem jak wejdziemy na daną stronę internetową. Kolejny obowiązek, często zaskakujący dla przedsiębiorców, jest to, że my tak naprawdę prowadząc działalność gospodarczą nie możemy sobie siedzieć i wysyłać ofert czy informacji handlowej o naszej działalności komukolwiek zamarzymy. Wynika to również z tego, że po prostu ludzie byli bombardowani tego typu informacjami, tak samo jak są były realizowane i dalej są nadużycia w zakresie ochrony danych osobowych i ustawodawca po prostu stwierdził, że nie ma na to zgody i jeżeli chcemy te dane osobowe przetwarzać, to tak jak mówiłam przed chwileczką o polityce RODO, to tak samo jeżeli chcemy wysyłać komuś informację handlową, powinniśmy uzyskać od tej osoby zgodę. I to dotyczy też newslettera, właśnie materiałów handlowych, jakichś informacji handlowych, ofert. Wynika to z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która mówi nam, że zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy, będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Czyli generalnie chodzi o to, że nie możemy wysłać na konkretną skrzynkę osoby fizycznej takiego maila, natomiast już na ogólną skrzynkę spółki teoretycznie jest to dopuszczalne. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, a w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Czyli na przykład mamy taką zakładkę na stronie internetowej, zapisz się na newsletter, no i wtedy, jeżeli ktoś nam ten adres poda, no to domniemuje się, że tą zgodę wyraził.
Tą zgodę również można uzyskać na przykład w formie ustną i uzyskać od osoby fizycznej zgodę na przetwarzanie i wysyłanie takich danych, ale proszę pamiętać, że to na Państwu spoczywa obowiązek późniejszego wykazania, że ta zgoda była nam przez daną konkretną osobę udzieloną i przy informacjach ustnych będziemy mieć z tego tytułu potencjalny problem. Dalej, jeżeli my świadczymy jakiekolwiek usługi przez internet i tutaj nie mówię właśnie o sklepach internetowych, bo to byłby temat na kolejny webinar, ponieważ jest to bardziej skomplikowana jeszcze materia, ale tak jak wspominałam, czy na przykład sprzedajemy usługi głowe, czy sprzedajemy usługi jakiś voucher kosmetyczny, albo na przykład świadczymy usługi doradztwa zawodowego, no to powinniśmy również posiadać regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. I generalnie ustawodawca też nie wskazał nam pełnych informacji, które w tym regulaminie powinny się znaleźć, ale przede wszystkim powinno to być rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się ustawodawca, zakaz dostarczenia przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego. Tutaj katalog jest otwarty, ponieważ posługujemy się pojęciem w szczególności, więc można też jakieś dodatkowe inne informacje w tym temacie zawrzeć. Trzeba też pamiętać, że jeżeli my działamy i świadczymy usługi drogą elektroniczną, to musimy się przyznać, że my to my. Generalnie nie można działać pod firmą Drutex, nie mówiąc imienia i nazwiska, ponieważ właśnie ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną to na nas wyłusza. I musimy podać zarówno adresy elektroniczne, jak i imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę i adres. Czyli tutaj generalnie konsument, osoba, użytkownik musi wiedzieć, z kim ma do czynienia, gdzie może nas znaleźć, jaki jest nasz adres, żebyśmy nie byli po prostu anonimowi. I jeżeli spełniamy te wymogi, no to generalnie mamy zgodny z prawem regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. I tak już zmierzając ku końcowi, też chciałabym wspomnieć o tym, co mówiłam na początku, o prawach autorskich do materiałów. Przede wszystkim dobrym zwyczajem jest używać swoich zdjęć, swoich ikonografik i wtedy, jeżeli to my jesteśmy twórcą, jeżeli to my wykonaliśmy te zdjęcia, nie mamy problemu. Natomiast nie możemy dopuszczać do sytuacji, w której po prostu otwieramy sieć i ściągamy zdjęcia, które nam się najbardziej podobają, które najbardziej nam pasują do naszego profilu działalności, nie zwracając uwagi na to, kto jest ich twórcą i czy przypadkiem my w sposób bezprawny takimi utworami się nie posługujemy. Jeżeli chcemy już faktycznie korzystać z zasobów czyjejś pracy, dostępne są na internecie banki zdjęć, i te banki zdjęć są dwojakiego rodzaju. Pierwsze możemy sobie zdjęcia po prostu zakupić, a jeżeli chcemy być oszczędni, możemy również skorzystać z bezpłatnych banków zdjęć, ale tam ważne jest, żeby zweryfikować, czy licencja, którą autor ofiaruje, pozwala nam na wykorzystywanie zdjęć w celach komercyjnych, czyli w celach prowadzonej naszej działalności gospodarczej, czy być może nie wyraził zgody tylko na korzystanie z użytku prywatnego. Jeżeli jest zgoda na korzystanie w celach komercyjnych, jest to zgodne z naszymi potrzebami, wtedy z takich zdjęć możemy śmiało korzystać. Ważne jest też, żeby pamiętać o tym, że jeżeli publikujemy czyjś wizerunek, czyli na przykład korzystamy ze zdjęć modelki, musimy mieć prawo, zgodę, aby ta osoba wyraziła zgodę, żeby być na naszej stronie internetowej. I to nie tylko musi wyrazić zgodę fotograf, ale również musi być osoba, która jest na zdjęciu. Wynika to z prawa autorskiego, które w artykule 81 mówi, że rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. I w braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzyma umówioną zapłatę za pozowanie. Jeżeli mamy osoby publiczne znane albo osoby stanowiące szczególnie większej całości, jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, wtedy tej zgody nie potrzebujemy.
Ale żeby podejść do tematu kompleksowo, pamiętajmy o tym, że w internecie znajdujemy utwory innych osób i jeżeli chcemy z nich skorzystać, to musimy tą zgodę od nich posiadać. Inne aspekty, na które warto zwrócić uwagę, to na przykład certyfikat SSL. I generalnie chodzi tutaj o to, żeby te treści, które my oferujemy na naszej stronie internetowej, były szyfrowane i żeby ta strona była bezpieczniejsza. Certyfikat możemy otrzymać w zależności od tego, kto jest naszym hostingodawcą, w sposób bezpłatny albo płatny i po prostu trzeba się z nim skontaktować i dowiedzieć się, jak to akurat w jego wypadku wygląda. Dodatkowo też chciałabym Państwa zachęcić do tego, żeby nie kopiować regulaminów polityk prywatności, polityk plików cookies, z tego względu, że to może być utwór w rozumieniu prawa autorskiego, czyli po prostu korzystamy w sposób bezprawny z czyjejś treści. Dodatkowo też może się okazać, że te regulaminy są przestarzałe, te regulaminy zakazują, zawierają klauzule abuzywne, czyli takie, które są po prostu zakazane i nieważne, albo na przykład regulaminy zawierają stare przepisy prawne. Więc oczywiście można się nimi inspirować, ale trzeba je każdorazowo indywidualnie dostosować do naszych potrzeb i oczekiwań. I albo skorzystać z pomocy prawnej, takiej zindywidualizowanej, albo też na stronach internetowych znajdą Państwo mnóstwo ofert prawników, którzy posiadają takie pakiety, wymagające oczywiście od Was zaangażowania i dzięki takim pakietom będziecie w stanie stworzyć swój legalny zestaw dokumentów, które są potrzebne do prowadzenia strony internetowej. Mam nadzieję, że dzisiaj udało mi się troszeczkę Państwu temat rozjaśnić i że jest to pomocne. Wiem, że tych przepisów jest dużo, ale nie należy się tego obawiać. Pamiętajcie, że tą stronę na ogół w takich prostych działalnościach gospodarczych traktujemy i robimy tylko raz, więc tak samo jak dbamy o jakąś grafikę, jak dbamy o to, żeby osoby, które korzystały z tej strony, miały zapewnione jakieś fajną wizualizację tej strony, no to też warto zadbać o to, żeby te strony były po prostu tworzone legalnie. Bardzo mi było Państwu miło tutaj dzisiaj towarzyszyć i dziękuję i jesteśmy w kontakcie. Zapraszam na kolejny odcinek.